żadnych konkretów, żadnych możliwości, które no przynajmniej po części zmniejszyłyby jakąś ilość tych protestów, jakie się myśli. Bo mamy ponad 500 protestów protestowych na całym Polsce. Ogólnie to planujemy się na obronie wszędzie rozwiązać albo cokolwiek. Nie, nie schodzimy z dróg. Nie kończymy. Jeżeli nie załatwiliśmy naszą sprawę. Dalej mamy Zielony Ład, dalej mamy śmieciowe jedzenie, dalej państwo, za chwilę państwo wy, przed telewizorami, idący na przykład do piwnicy, pod drzewo czy coś, zaraz będą tego musieli robić, bo w 2030 roku wszystkie piece lecą do wyrzucenia. Piece gazowe, piece na paliwa stałe, no to jest dla mieszkańców w ogóle pytanie, kto za to zapłaci, no tak samo u nas. No też się ogranicza, wyrzuca się pewne rzeczy i nie pyta się nas, kto za to zapłaci. No po prostu przychodzi pismo, że z dniem takim i takim mamy to zrobić i tyle, a my się z tym nie zgadzamy. Nie zgadzamy się, żeby wyłączyć z produkcji 4%, nie zgadzamy się na redukcję stosowania pestycydów, stosowania azotów i innych tam rzeczy. No po prostu to, co jest Zielony Ład, wszystko do ograniczenia, żeby jak nam nie produkowali, a tak naprawdę proszę sobie spojrzeć w tabelki, jesteśmy na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o szkodliwość do klimatu. Inne kraje powinny się nad tym zastanowić, jak co zrobić, żeby poprawić klimat, a my robimy zgodnie z klimatem, tak jak to wszyscy rolnicy. Nie maksymalizujemy, nie wiadomo jak to zrobić. Plany są. 23 w powiecie marszeńskim robimy takie spotkanie dla mieszkańców w innej części Polski, również dla mieszkańców. No będziemy próbowali dojść do tych ministrów, do tych ludzi odpowiedzialnych, żeby się zlitowali i zaczęli z nami rozmawiać no, o konkretach. A tak na razie no będą jakieś kolejne pomysły. Wcześniejszego rządu, teraz tego rządu, jeszcze wcześniejszego, jeszcze. Po prostu żyje się nam troszeczkę gorzej. Za naszą ciężką pracę nie mamy tego celu. Ja jestem producentem bydła mlecznego, w tym momencie zarabiam 20 groszy od litra mleka, a za chwilę w ogóle będę dopłacał do mojej produkcji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Uzupełnianie diety są suplementy? Ja mam sprawdzony suplement diety Devitum Forte od polskiej firmy Oleofarm, która produkuje go już od 12 lat. Devitum Forte to witamina D pochodzenia naturalnego rozpuszczona w oleju lnianym, przez co dobrze się przyswaja. Dzięki, to lecę do apteki. Devitum Forte. Polecam. Magdalena Ruszczka. Sprawdzaj biedronkowe oszczędności codziennie. Do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. Tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do niedzieli wszystkie warzywa i owoce mrożone Mroźna Kraina. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A tylko w tę środę. Papier toaletowy Queen Premium Super Soft 10 rolek. Jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Planujemy do 19, bo tak to będzie wyglądać. Przepuszczamy cyklicznie samochody, ciężarówki. No musimy jakoś zaakcentować ten strajk. Do tej pory nic się nie dzieje. My sobie tutaj strajkowaliśmy dosyć tak lajtowo, no ale rząd nic nie robi. W Zielonym Ładzie wprowadzili kosmetyczne zmiany, które no, nam nie odpowiadają. Jeżeli chodzi o kierowcę, raczej pozytywnie. Nie spotkałem się z jakimiś negatywnymi reakcjami. Wszyscy podnoszą kciuki do góry, ludzie przechodzą. No, raczej pozytywnie. Nie spotkałem się dziś naprawdę z ani jedną negatywną jakąś reakcją. Chciałbym, żeby był koniec. Chciałbym, żeby w końcu coś się ruszyło i nam się nie chce tu wyjeżdżać na te drogi. Nie wiem, protestować, bo każdy ma swoją robotę, zaczyna się wiosna. Powinniśmy w tym momencie coś robić w polu, a nie robimy, no bo jest źle, a nie zapowiada się, żeby coś się zmieniło. Jest źle, jeżeli się nic nie zmieni, no to polskie rolnictwo, no niestety nie damy rady z oligarchami ukraińskimi, nie damy rady z tymi koncernami, po prostu jesteśmy za słabi.
A jak nas nie będzie, no to nie wiem, czy nas przejmą, czy nie wiem, co sobie myślą w rządzie. Tak jak kolega wspominał, że Zielony Ład nam chce ograniczenia pestycydów i tak dalej. Ja się zgadzam na ograniczenie pestycydów, ale w Holandii, gdzie w Holandii na przykład na hektar zużywa się około 8 kg pestycydów na hektar, a u nas się zużywa raptem chyba 1,5, to ich jak najbardziej ograniczyć. Natomiast polskie rolnictwo wydaje mi się, że to już nie ma co ograniczać.